Beata mówiła, że może nie tak sobie wyobrażała całą tą sytuację, ale Biblia nas uczy tego, że Boże drogi to nie nasze drogi. Boże drogi są wyższe niż nasze drogi i my byśmy zawsze wybrali te łatwiejsze, te bardziej przewidywalne dla nas, a Pan Bóg czyni swoje dzieło, bo On oprócz tego, że daje nam mieszkanie, sypialnię, ciepło, to jeszcze nas uczy po drodze. I jedna z rzeczy, która mi się bardzo w tym świadectwie podobała, to to, że Beata powiedziała, mieszałam klej i modliłam się, docinałam płytkę i modliłam się, i przyklejałam płytkę i modliłam się, a w Biblii jest napisane, bez przystanku się módlcie. I gdybyśmy może od razu po nawróceniu wszyscy bez przestanku się modlili, to Pan Bóg nie musiałby nas taką trudną drogą prowadzić, ale dobrze, że w ogóle nas doprowadza do tego. Mam nadzieję, że pomimo tego, że wielu z nas dzisiaj kiepsko się czuje, to uda nam się na tyle skupić na Bożym Słowie, żebyśmy tego, co najważniejsze, nie przeoczyli. Przeczytam urywek Pisma Świętego z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z rozdziału 35. I ten urywek zaczyna się tak. Potem rzekł Bóg do Jakuba: wstań, idź do Betelu, osiądź tam i zbuduj tam ołtarz Bogu, który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed Ezawem, bratem swoim. Wtedy rzekł Jakub do swej rodziny i do wszystkich, którzy z nim byli: usuńcie obcych bogów spośród siebie, oczyśćcie się, zmieńcie swoje szaty. Wstawszy bowiem pójdziemy do Betelu. Tam zbuduję ołtarz Bogu, który mnie wysłuchał w dniu niedoli mojej i był ze mną w drodze, którą odbywałem. I oddali Jakubowi wszystkich obcych bogów, których mieli, i kolczyki, które mieli w uszach. Jakub zaś zakopał je pod dębem koło Sychem. A gdy wyruszali, przyszedł od Boga strach na okoliczne miasta, tak że nikt nie ścigał synów Jakuba. I przyszedł Jakub do Luz, który jest w ziemi kananejskiej, to jest do Betelu, on i wszyscy jego ludzie, i zbudował tam ołtarz i nazwał to miejsce El Betel, bo tam objawił mu się Bóg, gdy uciekał przed bratem swoim. Wtedy umarła Debora, mamka Rebeki, została pochowana poniżej Betelu pod dębem i nazwano go Dębem Płaczu. I znów ukazał się Bóg Jakubowi, gdy wracał z Padam Aram i błogosławił mu i rzekł do niego Bóg: imię twoje jest Jakub, lecz odtąd nie będziesz się nazywał Jakub, ale imię twoje będzie Izrael, i nazwał go imieniem Izrael. Potem rzekł Bóg do niego: jam jest Bóg Wszechmogący, rozradzaj się i rozmnażaj. Od ciebie pochodzić będzie naród, a nawet mnóstwo narodów, i królowie wywodzić będą się od ciebie. A ziemię, którą dałem Abrahamowi, Izakowi, dam tobie i potomstwu temu twemu, dam tę ziemię. I odszedł Bóg od niego w górę z miejsca, gdzie z nim rozmawiał. Jakub zaś postawił pomnik na tym miejscu, gdzie Bóg z nim rozmawiał, pomnik kamienny, i wylał nań ofiarę z płynów i polał go oliwą. Miejsce, gdzie Bóg z nim rozmawiał, nazwał Jakub Betel. Potem rzekł Bóg do Jakuba: wstań, idź do Betelu i osiądź tam. I to jest pierwsza rzecz, którą jak przeczytałem ten rozdział, zrozumiałem, że to jest coś, co Pan Bóg chce dzisiaj do nas powiedzieć, do każdego z nas. Może niedosłownie, bo nie żyjemy w Izraelu, może niedosłownie, bo nie mieszkamy w tamtym terenie, ale duchowo Pan Bóg chce, żebyśmy się przyjrzeli temu dzisiejszemu tekstowi i żebyśmy zrozumieli, że w czasach, w których żyjemy, żyjemy w bardzo poważnych czasach. Kiedy słuchamy tego, co dzieje się w dzisiejszym świecie, całkiem niedawno mówiliśmy o kataklizmie, który osiągnął Australię i na skalę zupełnie niespotykaną do tej pory.
Rozmawialiśmy też o tym, że nie bez powodu te rzeczy dzieją się w dzisiejszym świecie. Rozmawialiśmy o tym, że chrześcijaństwo w tamtym kraju, w wielu miejscach stało się płytkie, byle jakie i bez tego, o czym Beata dzisiaj mówiła, bez tego zaufania całym sercem, bez pójścia za Bogiem całym sercem, bez tego, żeby modlić się, kiedy wstajesz, żeby modlić się, kiedy idziesz spać, żeby modlić się, kiedy kładziesz płytkę, żeby modlić się, kiedy przygotowujesz kolejną rzecz, bo Pan Bóg powiedział, bez przestanku się módlcie, ciągle się módlcie. To nie znaczy, że my ciągle mamy coś mówić, ale chodzi o to, żeby nasze serce miało tą postawę modlitewną ciągle, żeby nas nie pochłaniały rzeczy tego świata, bo nie warto, bo nasze życie jest krótkie. Nikt z nas nie spodziewał się w ostatnim tygodniu. Ja kiedy odebrałem w środę telefon, to był dla mnie taki szok, że do wieczora nie mogłem się pozbierać, nie mogłem nic zrobić. To jest ostatnia rzecz, której spodziewałbym się w tym czasie. Ale ile takich ostatnich rzeczy się wydarzy jeszcze teraz? My się przejmujemy tym, że kilkoro z nas jest chorych, ale kiedy patrzymy na to, co dzieje się w Chinach, kiedy patrzymy, jak kolejne rzeczy w różnych miejscach świata zupełnie wymykają się spod kontroli, to ja się zastanawiam i pytam, kiedy my w końcu zrozumiemy, że żyjemy u kresu dni? Jeżeli czytamy Księgę Joela i ona jest zacytowana na początku Dziejów Apostolskich w dniu zesłania Pięćdziesiątnicy, to tam, gdybyśmy otworzyli ten tekst, to jest napisane i stanie się w dni ostateczne. A kiedy się dostało? No proroctwo brzmiało, stanie się w dni ostateczne. A kiedy się stało? No na początku Dziejów Apostolskich. W dniu wylania Ducha Świętego. A więc te czasy, kiedy zaczął powstawać Kościół, to są czasy, które Pan Bóg nazywa końcem dni. Wtedy zaczęły się te dni ostatnie, jakbyśmy tokolwiek nazwali. I jeżeli wtedy Biblia mówi, że to był początek końca, to musimy sobie uświadomić, w jak bardzo poważnych czasach my żyjemy dzisiaj. A jeżeli żyjemy w poważnych czasach, to Biblia mówi, żeby pozostały czas naszego ziemskiego pielgrzymowania poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, ale woli Bożej. Ale wielu ludzi dzisiaj patrzy na świat, chce żyć jak świat, chce żyć według modły tego świata, chcemy dorównywać naszym sąsiadom, chcemy osiągać to, co osiągają inni. A może taki myślał trochę Jakub. Żył tak po prostu z dnia na dzień. Coś w jego życiu się wydarzyło. On kiedyś otrzymał Bożą obietnicę. Ale w jakim miejscu oni są dzisiaj? Kiedy czytamy o tym, że ma wstać i iść do Betelu, że ma wstać i zamieszkać w Betelu. Betel to dom Boży. To pytam się, gdzie ten Boży sługa Jakub mieszka, jeżeli nie w domu Bożym? A pytanie dla nas dzisiaj brzmi, a ty i ja żyjemy w domu Bożym, czy żyjemy gdzieś tam, w jakimkolwiek miejscu. I oczywiście te miejsca trzeba przejść. I oczywiście wielu rzeczy trzeba doświadczyć. I tak jak słyszeliśmy w świadectwie, wielu trudnych rzeczy trzeba doświadczyć. Te trudne rzeczy, one umacniają nasze życie. One umacniają naszą wiarę. One umacniają nasz duchowy kręgosłup. Ale przychodzi taki czas. I ja wierzę, że dla dzisiejszego Kościoła, że dla Kościoła u kresu dni, to jest ten czas, kiedy my mamy usłyszeć każdy z nas indywidualnie od Boga. Zamieszkaj w Betelu. Wróć do Betelu. Betel to jest to miejsce, gdzie Jakub już był kiedyś. Ale poszedł, on miał swoje plany, tak jak my mamy swoje plany. On miał swoje życie, on miał swoją rodzinę. On może chciał to i tamto osiągnąć, zbudować i zrobić. I to robił. I ja nie mówię, że wszystko, co robił, to było złe. Ale przychodzi taki czas w twoim i moim życiu,
że trzeba zamieszkać w Betelu, że trzeba zamieszkać nie gdziekolwiek, trzeba zamieszkać w Domu Bożym. Ta miejscowość, ona wcześniej nazywała się inaczej. Gdybyśmy popatrzyli na stare mapy, to byśmy się dowiedzieli, że ta miejscowość nazywała się Luz. Ale przyszedł taki czas, kiedy to miejsce stało się dla Jakuba Domem Bożym. To było to miejsce, w którym on może po raz pierwszy tak w pełni świadomie spotkał się z Bogiem. To były czasy w jego życiu bardzo podobne do tego, co było w ostatnim czasie w życiu Beaty. On ma problemy z rodziną. Nie tak sobie to wyobrażał. My, kiedy mamy swoje rodziny, to chcielibyśmy, żeby wszystko było pięknie, żeby wszystko było poukładane, żeby relacje były świetne, żeby nas wszyscy rozumieli i akceptowali. Ale jakie to jest trudne, kiedy ojciec czy matka, jakie to jest trudne, kiedy brat czy siostra, jakie to jest trudne, kiedy mąż czy żona, jakie to jest trudne, kiedy syn albo córka zrobią coś, czego się nie spodziewałaś. To jest trudne. Ale to są rzeczy, które nie mają nas powalić. To są rzeczy, które mają nas podnieść. To są rzeczy, które nas mają przeprowadzić. I wtedy, kiedy Jakub ucieka przed swoim bratem, wtedy, kiedy Jakub właściwie nie wie, dokąd idzie, kiedy Jakub jest w drodze w nieznane, zasypia i zamiast tej lodowatej podłogi, którą miała Beata, to ma lodowaty kamień pod głową. To nie ta poduszka, którą sobie wymarzył. Twardy kamień to nie jest wymarzona poduszka dla ciebie i dla mnie. Ale tak spał Jakub. A więc bracia i siostry, i Jakub miał trudne życie. Patriarchowie mieli niejednokrotnie trudne życie. Apostoł Paweł miał trudne życie. Ale nie po tych wszystkich wydarzeniach, kiedy Pawła ukamienowali, to Paweł wstał, trochę się otrząsnął z tego pyłu, idzie dalej głosić Ewangelię. On się nie zajmuje tym, że on na to nie zasłużył. On nie zajmuje się tym, że jego miejsce powinno być lepsze, bo przecież on jest Bożym sługą. On wie, że te trudne rzeczy, które przychodzą do naszego życia, one przynoszą największe błogosławieństwo. Kiedy Job przeżył największą tragedię swojego życia, to potem powiedział: Panie, kiedyś to tylko ze słyszenia o Tobie wiedziałem, ale dzisiaj moje oko Cię ujrzało. Wiecie, to jest to, co przeżyje dzisiaj Jakub. On może nie powiedział tego tymi słowami, ale mógłby je dokładnie zacytować i powiedzieć: Panie, kiedyś tylko ze słyszenia o Tobie wiedziałem, ale teraz moje oko Cię ujrzało. Teraz doświadczyłem. I dzięki Bogu za tą drabinę, która mu się śni wtedy, kiedy śpi na tej swojej twardej i zimnej poduszce, czyli na kamieniu, na skale. O dziwo. Śni mu się niebo otwarte, wysoka drabina. A kiedy się obudził, był przejęty lękiem. Mówi, jaką trwogą napawa to miejsce. Nic innego tu, jak tylko Betel, czyli Dom Boży. Ale Jakub idzie dalej, życie toczy się dalej. I dzisiejszy rozdział zaczyna się od słowa potem. I w naszym życiu też jest wiele razy tak, potem. Coś się wydarzyło, ale potem wydarzyło się coś innego. I to potem w dzisiejszym dniu jest dla Jakuba tym momentem, kiedy Bóg mówi do niego: wstań, idź do Betelu. Jakub, twoje życie musi się zmienić. Jakub, do tej pory żyłeś jak żyłeś, działo się to, co się działo, ale dzisiaj zaczyna się nowa rzeczywistość, nie tylko dla ciebie, co zobaczymy trochę później. Ale dla całego Izraela, którego jeszcze nie było w tym momencie. Ale wszystko zaczyna się od tego, że musisz wrócić do Betelu, że musisz zamieszkać w Betelu. A Jakub mógł powiedzieć: Panie, no przecież ja już tam byłem. Tak, to jest prawda.
Jedną rzecz zauważyłem, kiedy czytałem ten rozdział, że kiedy Jakub po raz pierwszy był w tym swoim Betelu, postawił tam pomnik. I pomnik to jest coś, co powoduje, że pamiętasz. Ludzie stawiają pomniki Mickiewiczowi, komuś tam, żebyśmy pamiętali, że ktoś taki był. I Jakub postawił tam pomnik. Ale to nie wystarczy. Dzisiaj Pan Bóg mówi: bracie i siostro, wróć do Betelu, wróć do domu Bożego, ale postaw tam ołtarz. To jest ta różnica. To jest to, czego Jakub nie zrobił wtedy. Może jeszcze nie był w stanie, może jeszcze nie rozumiał, może jeszcze był niegodny, może jeszcze jego życie było nie w tym miejscu. Ale dzisiaj Pan Bóg mówi do ciebie i do mnie: zamieszkaj w Betelu, zamieszkaj w domu Bożym. Przestań żyć gdziekolwiek, przestań robić cokolwiek, przestań zajmować się czymkolwiek. Zamieszkaj w domu Bożym. To oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy teraz wszyscy tu do kaplicy się sprowadzili, tu mieszkali. Chodzi o to, żebyśmy duchowo zaczęli żyć w domu Bożym, żebyśmy zaczęli żyć Bożym życiem, żeby to, co nam będzie przyświecać w naszym życiu, to Boże Królestwo, to służba dla Króla Dusz, jak mówi o tym jedna pieśń. A wszystkie inne rzeczy są wtedy już tylko dodatkiem do naszego życia. Życiem jest Chrystus. Apostoł Paweł w jednym miejscu mówi: dla mnie życiem jest Chrystus. I to jest to, do czego Pan Bóg dzisiaj nas chce doprowadzić. Dla mnie życiem jest Chrystus. Żebyśmy już tak mówili, myśleli i tak naprawdę żyli. No to co? To chcemy, nie? Zgadzamy się. Od dzisiaj tak żyjemy. Okej? Robimy układ? No tak to nie działa. No tak to nie działa. I dlatego musimy się przyjrzeć temu rozdziałowi, żebyśmy wiedzieli, jak to działa. Żebyśmy wiedzieli, co się musi wydarzyć, żebyś na nowo zamieszkał w domu Bożym, żebyś na nowo zamieszkał w tym Bożym Betelu, żeby ten Boży Betel był od dzisiaj dla ciebie inny, niż był w tych początkach. W tym Betelu musisz zbudować ołtarz. Ale czy to tak każdy może zbudować ołtarz? Czy możesz być gdziekolwiek, żyć jakkolwiek, robić cokolwiek i budować Bogu ołtarz, a może ofiary składać? Wtedy rzekł Jakub do swojej rodziny i do wszystkich, którzy byli z nim: usuńcie obcych bogów pośród siebie. Oczyśćcie się i zmieńcie swoje szaty. Jest taki tekst w Biblii, w którym jest napisane w księdze Habakuka: twoje oczy, to jest mowa do Boga, twoje oczy są zbyt czyste, żeby mogły patrzeć na zło. I my, jeżeli chcemy zrobić ten krok, to musimy sobie uświadomić, że nie można żyć jakkolwiek, że nie można żyć jak do tej pory, że nie można dokonywać wyborów, jak dokonują ludzie w tym świecie, a równocześnie żyć w Betelu, równocześnie budować ołtarz, równocześnie żyć Bożym świętym życiem, tak jak Bóg do tego nas zachęca. A więc pierwsza rzecz, którą Jakub mówi, i tu jest napisane, do swojej rodziny, do wszystkich, którzy byli w jego domu. I to nieprzypadkowo tak jest napisane. Wszystko musi się zacząć w twojej rodzinie. On powiedział najpierw do swojej rodziny, a potem powiedział do wszystkich innych, którzy byli w jego domu: usuńcie obcych bogów spośród siebie. I się zastanawiasz teraz, co? W domu Jakuba? Bożego sługi? Tego wybranego?
obcy bogowie? No na szczęście nas to nie dotyczy, nie? No właśnie, chyba nie do końca. Chyba nas to jednak trochę dotyczy. Z tym, że różnica polega na tym, że ci obcy bogowie w tamtych czasach to były często jakieś tam drewniane bożki. Jedni się im kłaniali, inni mieli jakieś swoje ołtarzyki, jakkolwiek. Ale ludzie przez wieki mają obcych bogów. Pan Bóg powiedział w swoim pierwszym i najważniejszym przykazaniu: nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Wiecie, gdyby nie było takiego zagrożenia, nie byłoby takiego tekstu w Biblii. Jeżeli Bóg mówi, nie będziesz miał innych bogów, to znaczy, że nam wszystkim inni bogowie zagrażają. I dlatego pierwsza rzecz, którą Jakub powiedział swojej rodzinie i wszystkim, którzy byli w jego domu, to jest po pierwsze usuńcie obcych bogów, po drugie oczyśćcie się, a po trzecie załóżcie czyste szaty. Jak to jest z tymi obcymi bogami w naszym życiu? Czy nam grożą? Czy jacyś są? No wszystko, co zajmuje w twoim i moim życiu miejsce Pana Boga. A więc jeżeli zajmuje więcej czasu, jeżeli więcej o tym myślisz, więcej serca, Bogiem dla człowieka może być wszystko. To jest aż niemożliwe, jak bardzo banalne rzeczy mogą być Bogiem dla człowieka. Bogiem dla człowieka, no to jak powiedziałem, dzisiaj my nie mamy balów tamtych czasów, ale Bogiem dla współczesnego człowieka mogą być rybki w akwarium, pieniądze na koncie, samochody, domy. Dla niektórych to jest ciuch, choć trudno w to uwierzyć. Dla niektórych prestiż, pozycja. Czasami rodzina, mąż, żona, dziecko. Wszystko może stać się Bogiem. Dla wielu ludzi w naszym kraju dzisiaj Bogiem to są kolejne wczasy. Ludzie jadą na wczasy, biorą kredyt i całe ich życie i wszystko, o czym przez cały rok mówią, to były te wczasy, a potem wracają do domu i przy gnębieniu pracują cały rok, żeby zarobić na kolejne wczasy. Wczasy mogą być Bogiem. Odpoczynek może być Bogiem. Praca może być Bogiem. Wszystko może być Bogiem. A Bóg mówi, usuńcie obcych bogów spośród siebie. A więc Pan Bóg chce, żeby On był dla nas tym jedynym, tym prawdziwym, tym, do którego przychodzimy, tym, w którym składamy swoje nadzieje. I to, co mi się podoba w tym tekście, w tej rodzinie nikt się nie burzy. Ci wszyscy obcy przybysze, którzy są w jego rodzinie, tam się nikt nie burzy. Tam wszyscy w pokorze przyjmują to, co Jakub powiedział. Usuńcie obcych bogów, oczyście się, zmieńcie swoje szaty. I oni usuwają obcych bogów, zmieniają swoje szaty, oczyszczają się. Jeszcze jedna rzecz, którą tu przeczytałem, która mnie zdziwiła, to oddali Jakubowi wszystkich obcych bogów i kolczyki. I to mnie zdziwiło, no bo Izraelitki to były wystrojone w przeróżne klejnoty od stóp do głów, ale nie wolno było im mieć kolczyków, bo Pan Bóg powiedział, zabronił nakłuwać ciała Izraelowi. I wszystko, co Bogu się nie podobało. I zadziwia mnie, z jaką pokorą oni do tego podchodzą. Wszystko, co się Bogu nie podobało, oni usuwają, wszystko przynoszą, kładą u stóp Jakuba, a Jakub to bierze, zakopuje pod dębem koło Sychem. Sychem to miejsce, gdzie czciło się Baala. Sychem to miejsce, w którym nie Pan Bóg był na pierwszym miejscu, ale bożki tego świata. I tam pod dębem zakopują
wszystkich obcych bogów. Tam pod dębem zakopują wszystkie kolczyki i tam robią tą nową decyzję w swoim życiu. Tam przychodzi do ich życia taki nowy początek. Oni, to jest tak, jak jest napisane w Nowym Testamencie. Stare rzeczy przeminęły, oto wszystko stało się nowe. I dla nich stare rzeczy przeminęły. To wszystko, co zostało jeszcze z tamtych czasów. Oni to zakopali, pozbyli się tego i postanowili żyć, tak jak Beata nas do tego dzisiaj zachęcała. Pracujesz, modlisz się, idziesz spać, modlisz się, kładziesz płytki, modlisz się, mieszasz klej, modlisz się, kopiesz łopatą, modlisz się. Pan Bóg jest treścią twojego życia. Cieszysz się Nim rano, cieszysz się Nim wieczorem, cieszysz się, że zmienił twoje życie, cieszysz się. Bóg, chcesz być w tym miejscu, w jakim dzisiaj jest Andrzej Kulita, czyli móc powiedzieć: biegu dokonałem, wiarę zachowałem, ale przed nami jeszcze życie. My nie wiemy ile. Myśmy mieli nadzieję, że Andrzej będzie żył jeszcze bardzo długo. Myśmy byli z nim umówieni na kolejne ewangelizacje, ale Biblia mówi, nie znacie dnia ani godziny. I to nie znamy dnia ani godziny, kiedy Chrystus wróci, ani nie znamy dnia ani godziny naszego odejścia. Ale jedno wiemy, że na to odejście musimy być przygotowani. Że na to odejście musimy być przygotowani, czy ono nastąpi dzisiaj, czy ono nastąpi za 30 lat. I to jest ten czas, kiedy Jakub się przygotowuje. To jest ten czas, kiedy w życiu Jakuba wszystko się zmienia. On do tej pory miał swoje wspomnienia z tego Betelu. On był już kiedyś w Domu Bożym. On tam przeżył cudowny sen. I on miał wspomnienia z tamtych czasów. Ale wiesz, trudno jest żyć wspomnieniami. Tak, wielu ludzi tak żyje. Wielu ludzi jedyne świadectwo, jakie mogłoby powiedzieć, czasami pytamy, chce ktoś świadectwem się podzielić dzisiaj w czasie nabożeństwa? To są ludzie, którzy mają tylko jedno świadectwo w swoim życiu i to jest świadectwo nawrócenia. I potem mija rok, piąty, dziesiąty, a oni jeżeli opowiedzą jakieś, to jest tylko świadectwo nawrócenia. No dzięki Bogu za świadectwo nawrócenia, ale nasze życie to coś więcej. I w życiu Jakuba tak to było, kiedyś to się wydarzyło, on już miał swój dom Boży, w którym był. Wiecie, na czym problem polegał? Że on tam nie zamieszkał. No, może nie był gotowy. No, może jeszcze wiele rzeczy się musiało wydarzyć, ale przychodzi taki dzień w twoim i moim życiu, że musisz wrócić do tego miejsca, że musisz zamieszkać w Domu Bożym, że musisz dojrzeć do tego, że oprócz pomnika tylko, żeby powspominać. Tak, to jest fajnie powspominać, że kiedyś coś fajnego się wydarzyło. Ale wspomnieniami nie da się żyć. Wspomnienia może są przyjemne, przynajmniej niektóre, ale nie da się nimi żyć. Dzisiaj ty i ja musimy zbudować ołtarz. Musimy zbudować ołtarz, na którym Bogu będziemy składać żywą ofiarę. Na którym położymy nasze życie i powiemy: Panie Boże, do tej pory żyłem różnie. Żyłem tu i tam. Moje wybory były takie i siakie. Ale od dzisiaj chcę mieszkać w Domu Bożym. Od dzisiaj chcę być blisko Ciebie tak bardzo, jak to jest możliwe. Dzisiaj oczyszczam swoje serce. Oczyszczam swoje myśli. Rezygnuję z patrzenia na to, co brudne. Rezygnuję ze słuchania tego, co brudne. Rezygnuję z dotykania tego, co brudne. Chcę cały brud tego świata zostawić. Chcę, żeby moje życie było nowe i czyste. I tam w Sychem, tam w tym miejscu, gdzie czciło się Baala, tam zostały wszystkie bożki, tam zostały rzeczy, które w naszym życiu były do tej pory, ale do tego już nie wracamy. A kiedy wyruszyli, i tu jest ciekawa rzecz zapisana. W piątym wierszu pisze tak: a gdy wyruszyli, przyszedł od Boga strach na miasta okoliczne, także nikt nie ścigał synów Jakuba. No to były czasy niebezpieczne, trudne. Ludzie, państwa, plemiona na siebie napadały ciągle i ciągle. Wiecie, te okoliczne miasta, one nie wiedziały o tym, że padł na nich strach przed Izraelem czy przed Jakubem. Jakub nie wiedział o tym.
ale rzeczywistość taka była. I ten wiersz pomaga mi zrozumieć, że w moim życiu jest mnóstwo rzeczy, które się dzieją, a ja ani ich nie rozumiem, ani o nich nie wiem. Po prostu, no, czasami ludzie mówią, no udało mi się, zrobiłem to, osiągnąłem to, przeszedłem, szedł Jakub, nikt na niego nie napadł. Jakub nie wie, że Bóg go ochrania, tamci nie wiedzą, że Bóg wzbudził strach przed Jakubem w ich sercach. Oni myślą po prostu, że tak życie się toczy, a tam ciągle jest Boży palec, tam ciągle jest Boże serce, tam ciągle jest Boża ingerencja i to daje nam odwagę do tego, żeby żyć, że nie idziemy tak po prostu ślepo przez świat, ale we wszystkim, tam gdzie wiemy i tam gdzie nie wiemy, tam gdzie rozumiemy i tam gdzie nie rozumiemy, Boża łaska jest nad naszym życiem. A ludzie mówią, ale miałem farta, ale mi się udało, ale miałem szczęście. Ale świadomie wierzący człowiek już wie, że to nie fart, nie szczęście, nie okoliczności. Ty możesz o tym nie wiedzieć, twoi wrogowie mogą o tym nie wiedzieć, twoi rodzice mogą o tym nie wiedzieć, ale że dzieją się rzeczy Boże. Pan Bóg tych natknął, tamtych zatrzymał, kogoś powstrzymał. Pan Bóg robi swoje rzeczy. Wiecie, dlaczego je robi? Bo ty i ja jesteśmy źrenicą Bożego oka, bo Jego miłosierdzie spoczywa nad nami, nad naszym życiem. I przyszedł Jakub do Luz, czyli do Betelu. On i wszyscy jego ludzie zbudował tam ołtarz i nazwał to miejsce El Betel, bo tam objawił mu się Bóg, kiedy uciekł przed bratem swoim. A potem wydarzyła się jeszcze jedna rzecz. Kiedy przyszła ta zmiana w jego życiu, to Pan Bóg powiedział tak, Jakub, ty już więcej nie będziesz Jakub. Jakub to chytry. Jakub to przebiegły. I rzeczywiście Jakub wiele razy w swoim życiu był, ale dzisiaj Pan Bóg mówi, będziesz nowym stworzeniem. I Pan Bóg to mówi do ciebie i do mnie dzisiaj. Chcę, żebyś był nowym stworzeniem. Już więcej nie będziesz Jakub, już więcej nie będziesz po ludzku załatwiał swoich spraw. Już więcej nie będziesz chytry, przebiegły. Teraz będziesz Izrael. Jest takie miejsce, gdybyśmy otworzyli Księgę Objawienia i w listach do zborów małoazjatyckich jest napisane i dam mu, zwycięzcy, dam biały kamyk, a na tym kamyku wypisane nowe imię. Gdzie my wszyscy do jakiegoś momentu mamy stare imiona. Pan Bóg mówi, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. My wszyscy kiedyś mieliśmy imiona, które jeszcze nadał nam ten świat. Ale Pan Bóg mówi, a teraz wszystko nowe czynię. Od dzisiaj już nie będziesz Jakub. Twoje imię będzie Izrael. I wiecie, teraz zacznie się państwo Izrael. To państwo, ten naród, nad którym spoczywa i będzie spoczywać przez całe wieki Boże serce. A wiecie, to nie przyszło samo. To się nie wydarzyło samo od siebie. To nie było możliwe, żeby Jakub nic w swoim życiu nie zmienił, a zaczęły się dziać Boże rzeczy. I my musimy wiedzieć o tym, że jeżeli my chcemy, żeby w naszym życiu działy się Boże rzeczy, a wierzę, że chcemy. Wiecie, może bardziej niż kiedykolwiek. Modlę się o to, żeby działy się Boże rzeczy. Modlę się, Pan Jezu, niech Twoje oko tak łaskawie spocznie nad tą ruptawą. Pan Jezu, niech Twoje oko tak łaskawie spocznie nad naszą Polską. A wtedy śniło mi się w nocy Habakuk, Habakuk, Habakuk. O co chodzi z tym Habakukiem? Otwieram. Tam jest napisane, Twoje oczy są zbyt czyste, żeby mogły patrzeć na zło.
A więc jeżeli modlę się o to, żeby Boże oko spoczęło nad Ruptawą, jeżeli modlę się o to, żeby Boże oko spoczęło nad naszym zborem, jeżeli modlę się o to, żeby Boże oko spoczęło nad naszym krajem, to coś się musi wydarzyć. I Pan Bóg mówi do Jakuba tak, po pierwsze usuńcie obcych bogów, spójrzcie na swoje życie, zobaczcie, co wam stoi na drodze do mnie, co tak naprawdę jest na pierwszym miejscu w twoim i moim życiu. A potem usuń obcych bogów. Zakop to pod tym dębem raz na zawsze. Musisz to zakopać. Nie odłożyć na półkę, bo to znowu pociągnie twoje oczy. Nie gdzieś tam w zasięgu ręki, bo znowu po to rękę wyciągniesz. Musisz to zakopać głęboko, żeby już nigdy do tego nie wrócić. I wtedy zbudować ołtarz i mieszkać w domu Bożym. A jeżeli będziemy oczyszczeni w odświętnych szatach, gdybyśmy tak teraz czytali różne wydarzenia z życia Izraela, to byśmy zobaczyli, że czy poświęcenie świątyni, czy coś tam, czy coś tam, czy coś tam, to ciągle jest do nich powiedziane, załóżcie odświętne szaty. Wiecie, odświętne szaty od tych zwykłych różnią się nie tylko tym, że one są lepsze, droższe, takie bardziej eleganckie, ale też tym, że są czyste. Mamy chodzić w czystości przed swoim Bogiem. Nie możesz zbudować Bogu ołtarza, na którym się będą działy Boże rzeczy, kiedy w twoim domu są obcy bogowie, kiedy w twoim życiu, w twoim domu są rzeczy, które Bogu się nie podobają. Jeżeli modlisz się, Panie, niech twoje oko łaskawie spocznie nad naszym zborem, to musisz wiedzieć, że jego oczy są zbyt czyste, żeby patrzeć na brud, na zło. Musimy się oczyścić. Musimy dokonywać w naszym życiu dobrych wyborów. Żyć tak, jak Bogu się podoba. Czytać słowo, żebyśmy wiedzieli, co Bogu się podoba. I myślę, że każdy z nas najlepiej wie, czego w swoim życiu potrzebuje. I do tego nas zachęcam, żebyśmy zmieniali to, co trzeba zmieniać, żebyśmy oczyszczali to, co trzeba oczyszczać, żebyśmy usuwali to, co trzeba usunąć i postanowili już tak naprawdę w swoim życiu postawić wszystko na jedną kartę dla Bożej chwały.